Niestety pada deszcz. Tam Adaś budzik też za chwilę będzie jechał. On jedzie do Mursi, ja jadę pod Madryt. Czyli teoretycznie razem możemy jechać, ale on lubi deptać, a ja lubię się poszwendać. On ma na czwartek, na 11, ja mam na piątek, ale na pierwszą w nocy, także raptem 12 godzin różnicy. No nic, ale on jedzie swoją drogą, ja swoją i tak dzisiaj dojedziemy do jednego miejsca, będziemy stali, razem ruszymy. Ale ten, powiem wam, taka jazda we dwóch też wcale nie jest taka fajna, nawet jak się ma z kimś o czym pogadać, uwierzcie mi. A jeszcze teraz chciałem powiedzieć coś takiego, słuchajcie, jak sytuacja jest taka, że włączacie YouTube'a, mój kanał, to domyślnie wyświetlają wam się wszystkie filmy, nie playlisty, tylko filmy, a te filmy będą pomieszane. Nawet jeżeli chodzi, one się nie numerycznie załączą, tylko tak jak się, jak były dodane do YouTube'a, do kanału. A jak ja dodaję 6 filmów na przykład, jeden jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ale każdy ma inną wielkość, inną długość i jednocześnie je dodaję, to doda się, wiadomo, najszybciej ten, który jest najkrótszy. I on będzie jako najświeższy, ale będzie pomieszany. Mało tego, są filmy numer od 1 na przykład do 6 w jednej trasie, od 1 do 4 w drugiej i od 1 do 15 w trzeciej. I teraz jak otworzycie wideo albo stronę główną, to te wszystkie filmy numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, numer 1 z poprzedniej trasy też będzie i to wszystko będzie razem. I naprawdę ciężko będzie wam znaleźć później chronologię. Co jest po tej pierwszej jedynce, która to będzie dwójka, czy ta, czy ta, czy ta, bo to ona może być z różnej trasy. Dlatego, jak wchodzicie na mój kanał, wejdźcie w playlisty. Od razu w playlisty i uwierzcie, tam nie sposób zbłądzić. Każda trasa jest oznaczona, podpisana, ponumerowana. Jak wchodzicie w konkretną trasę, to macie po kolei filmy z tej trasy opisane. Naprawdę nie sposób zbłądzić i tak jest najlepiej. Troszeczkę trudu, troszeczkę. Playlisty, nie strona główna i główny, że tak powiem, to co się od razu wyświetla. I nie wideo, tylko wejdźcie w playlisty. Ja już tam to napisałem, bo mam kilka, już miałem takich informacji, że ciężko się połapać w tych wszystkich filmach, bo się dublują, numer 1, numer 2, cię nie wie, gdzie później znaleźć coś innego, kolejny odcinek z tej trasy, bo mu się miesza. Troszeczkę wysiłku włóżcie. Jedną rzecz, palcem na myszce, lewym guzikiem playlisty. Ja sobie śmieszkuję, ale wydaje mi się to takie oczywiste, że ja jak wchodzę na jakiś kanał, jakiegoś twórcy innego, kogośkolwiek, i widzę, że ma dużo treści, to ja wchodzę w playlisty, bo może on te treści ma skatalogowane. Może, nie wiem, kawały o kobietach ma w playliście, która się nazywa Kawały o kobietach. Może coś na temat opon samochodowych ma w playliście opony samochodowe i coś na temat krojenia buraków ma potrawy z buraków. A jak otworzę kanał główny, stronę główną, to ma wszystko wymieszane i nie wiem, o co tam chodzi. Prawda? Także playlisty i zobaczycie, nie zgniecie, będzie się fajnie oglądało. A teraz jedziemy pod Madryt, Valdemoro. Mamy, tak jak powiedziałem, być na piątek, ale na pierwszą w nocy, to jest fix. Że nie lubię takich rozładunków, bo to nie wiadomo, jak później się tam wgryźć. Nie wiadomo, kiedy będę miał nowy załadunek. Może dyspozytorka, firma da mi, nie wiem, na 9 rano w piątek już gdzieś tam. Ale będę o tym wiedział dopiero w czwartek po południu. Już będzie za późno, bo już jakoś wystartuje, prawda? Nie lubię takich godzin dziwnych. Chyba, żebym miał od razu wiadomo, kiedy mam załadunek. Czy w poniedziałek, czy w piątek na przykład, nie wiem, o 16. Okej, wtedy ja wszystko mogę sobie zaplanować. A tak, to nie wiadomo, jak z tym ostatnim dniem. Dobra, moi drodzy. Ruszamy z firmy. Mam tam czegoś załadowane. A, pralki ładowane od przodu, od frontu, tak było napisane. 13 ton, albo 12, nie pamiętam. I wyjeżdżamy z firmy. Dojedziemy sobie do Kostomłotów. No myślę, że jest niedziela. Do 22
Nie mogę wjechać do Niemiec, no, to taka lipa trochę. Będziesz łapał? Tak, wyjeżdżam, a ty za ile? No poczekaj, pisz mi, ja tylko podłączę, podniosę i jadę. No dobra, to czekam. No, to Ada się idzie za mną, ja tutaj stanę. Na Kostomłotach staniemy, postoimy i później będziemy jechali już Chemnitz albo Drezno. Ja bym chciał do Drezna, dlatego że jak pauzę wykręcimy dziewiątkę, to będziemy mieli zełba to Drezno, prawda? Już będzie za nami. A jak na Chemnitz staniemy, a nie, na Chemnitz można, no tak, jeszcze można na Chemnitz dalej, no tak. Tu chodzi o to, żeby minąć Drezno. Tylko na Chemnitz nie wiadomo, czy się stanie, tam 50 km dalej jest, to będzie na czwartą rano byśmy byli, no to tak trochę późnawo, nie? No, dużo nocy jazdy. Zobaczymy. 50 km mamy do Kostomłotów, do tankowania. I tam sobie zrobię pauzę, chyba że nie będzie gdzie stać, no to pojadę dalej, poszukam. Napisał do mnie Kudłaty TV. Kolega ma kanał na YouTubie. Wejdźcie, Kudłaty TV. Popatrzcie, posłuchajcie, pooglądajcie. Fajny kanał. I pyta się, że niedługo zbliża się 1000 subskrybentów. I dziwi się, że przy takich treściach, takim kanale, takich filmach tak to wolno idzie. No bo faktycznie to idzie tak z oporami, jeżeli chodzi o zdobywanie kolejnych widzów, którzy zasubskrybują, nie którzy obejrzą, tylko zasubskrybują, czyli chcą być powiadomieni, klikną ten dzwoneczek tam taki, że on się tam teoretycznie trzęsie na tej ikonce i że tak wolno idzie, tak? I powiem wam, ja też nie wiem czemu, może ja się po prostu nie przykładam do tego, żeby zdobywać tych kolejnych subskrybentów za wszelką cenę, tak jak powiedziałem, może to jest głupie, może ktoś mnie nie rozumieć, ale traktuję przede wszystkim jako pamiątkę to, co robię, to, co nagrywam, że dzisiaj jest niedziela, mamy 5 dzień listopada, że jest taka pogoda, że ja wyjechałem, że jadę tutaj, przede mną jest gdzieś tam budzik i tak dalej, że mój głos dzisiaj brzmi tak i tak. I jako pamiątkę, że gdzieś to zostanie. Później to, co ja mówię, że może pomóc jakimś młodym kierowcom, którzy chcą zostać kierowcami ciężarówki, ewentualnie, którzy już są, ale młodymi kierowcami, którzy zaczynają, nie wiem, mają tydzień, dwa, trzy tygodnie pracy, pół roku pracy, i może coś z tego wyciągną, a ewentualnie ktoś po prostu sobie ogląda, bo mu się to podoba i czerpie z tego przyjemne satysfakcję fajną jakąś i fajnie, miło spędza czas. A na samym końcu jest zarabianie na tym. To jest naprawdę coś na zasadzie takiej, jak będzie, to będzie, jak nie, to nie. I naprawdę nie będę się z tego powodu płakał. Aczkolwiek sprawdzam statystyki, kto ogląda kanał. W sensie nie personalnie, ale statystyki wiek, tak? Ja widzowie, ile lat mają, jaki przedział wiekowy. I tak naprawdę tylko nie ogląda mojego kanału przedział wiekowy tam chyba od 13 do 17 lat, a wszystkie inne przedziały są fajnie obsadzone. Najwięcej jest obsadzony przedział taki chyba tam od 20 paru do 50 paru lat. To są chyba dwa takie przedziały, prawie po 30%, czyli to jest taka fajna statystyka, ciekawa. No i wiadomo, no, żeby zdobyć tych widzów młodszych, ja nie będę robił teraz czegoś takiego. Zobaczcie, jakie fajne motocykle jadą. Uwaga. To są chyba Harley'e, kurde. Ale superanckie. Ja nie będę, wracając do tematu, ja nie będę teraz na przykład, nie wiem, nagrywał filmów pod kątem publiczności między 13 a 17 lat i szukał tam czegoś takiego, co mogłoby ich zaułechtać, ewentualnie tytułu zmieniać, czy tam nadawać tytuły moim filmom takie, żeby trafiły, tak, żeby ktoś tam trafił, czy tam te tagi dawać, że to, czy dla dzieci, że to są i tak dalej, i tak dalej. Nie, no nie będę tego robił, bo
Na siłę nie chcę, żeby oszukać kogoś. Nie dla niego kanał, ale on wejdzie i tego, jak wejdzie, zainteresuje, to ogląda. Także Kudłaty zapytał się, czy zorganizuje coś takiego, że na 1000 subskrybentów będzie live. Także czy ustawię live'a i ewentualnie będę odpowiadał na pytania, będziemy sobie rozmawiać gdzieś tam za pośrednictwem, ja będę rozmawiał, będziecie pisać i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem, gdzie będę. Czy się to uda zrobić? Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Może tak, muszę to przemyśleć. Jeszcze trochę zostało, bo to z 80 subskrybentów chyba jeszcze zostało do tego, żeby kliknęli subskrybuj i ten dzwoneczek tam. Wiadomo, że jak się rozsyła te filmy, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli nakręciłem film o zakupach w Mercadonie, to jest naprawdę przykład tylko. Komu się to podobało i chce, nie wiem, pokazać, jak jest w sklepie w Mercadonie, albo jak wygląda jakaś plaża na jakimś filmie, albo jeszcze coś innego, jakiś zabytek, albo po prostu film przekazać komuś, żeby sobie popatrzył, bo uznał go za ciekawy. I go wyślę, prześlę go komuś, ten ktoś też komuś. I te filmy są rozsyłane. No to wiadomo, że algorytm YouTube'a widzi, że jest zaciekawienie tymi filmami. Jak są jakieś komentarze, jak są jakieś tam łapki w górę i tak dalej. Prawdopodobnie ja tam nie śledziłem, jak to wygląda od strony regulaminu i co ma wpływ na to, że YouTube promuje bardziej te filmy, że gdzieś się wydobywa z pogranicza dna coraz bardziej ku powierzchni. Nie wiem, myślę, że właśnie to ma wpływ, o czym powiedziałem, tak? Czyli subskrybenci, rozsyłanie, rozpowszechnianie tych filmów, przesyłanie gdzieś tam na jakieś inne platformy, rozsyłanie innym użytkownikom i pewnie algorytm wtedy to wychwytuje, że to się roznosi, warto to promować i wtedy wiadomo, jak coś jest promowane, to taka forma reklamy, jak jest reklama, to później można zarabiać, bo to od iluś tysięcy godzin obejrzanych i od 1000 subskrybentów jeszcze tam jakieś konto trzeba założyć, bla bla bla, i wtedy ewentualnie coś tam, jakieś grosze za obejrzaną reklamę znowuż wpadają, tak? No bo wiadomo, tu chodzi o biznes dla tego, co robi, dla YouTube'a. Ale nie zgłębiałem tego wszystkiego, uwierzcie mi, nie zgłębiałem tego wszystkiego i moje priorytety są takie, jak o nich wcześniej powiedziałem. Pamiątka, pomoc komuś i ewentualnie dopiero na samym końcu jest, jak coś by się udało, jak będzie, to będzie, jak nie, to nie, jakiś grosz. A teraz co? Przegadaliśmy 10 km. Zobaczyłem sobie, jak będę jechał. Tak w głowie sobie obmyśliłem. Obmyśliłem sobie w głowie trasę mniej więcej. Gdzie mam się zatrzymać, w którym momencie, kiedy. No i zobaczymy, czy się uda. No, do 3 rano chciałbym dojechać do Drezna. Do 3 rano chciałbym dojechać do Drezna. Do 22. Nie mogę przejechać granic. Teoretycznie przed 22 można, ale wiecie, trafi się jakiś czynnik kontrolujący, który się doczepi, bo przekraczam, nie wiem, przejeżdżam granicę za 5:10. No i mnie zatrzymają, skontrolują i tam. Nawet jak kwita nie dadzą, to się przyczepią może do innego i za coś innego kwita sprzedadzą. Bo akurat pan policjant niemiecki będzie miał dzisiaj muchy w nosie, prawda? To są też tylko ludzie. Dlatego sobie tak z tych kostomotów ruszę, albo z innego parkingu za kostomotami, żeby właśnie tam 22 z groszem przeczmychnąć sobie przez terminal, pojechać dalej i zatrzymać się na Dresden Tor, albo ciut dalej, albo jak czasu wystarczy pracy, bo wiem, do której mam ten czas pracy, to może na Chemnitz pojechać, zobaczę. Także co, kończę mój monolog, włączam sobie tutaj jakiś podcast, coś sobie tutaj wygoogluję i idziemy dalej. Dojechaliśmy na zjazd na autostradę w kierunku Zgorzelca. No i oczywiście kocioł, korek jak cholera, tam chyba coś robią po prawej stronie. Tutaj wszyscy się wbijają, jak zobaczą dużego, to wiedzą, że zanim ja ruszę, to tutaj najlepiej trzy by się zmieściły i w nosie mają, to tak bezpośrednio przed,
I od razu hamuję, bo tak miał mało miejsca, że musiał od razu wyhamować, tak? Jak był rozhuśtany, wbił się i hamulec, no to ja też muszę wyhamować. Nawet nie przypuszczałem, że chciał sobie wjechać, bo zdrowy, rozsądny człowiek nie zrobi takiego manewru, tak niebezpiecznego, no ale nie wszyscy widocznie są rozsądni. Na drodze, tutaj, tamtym razem też tak było. Już nie pamiętam, coś tam się zadziało, chyba jeżeli chodzi o roboty drogowe. I dlatego jest taka zwężka. No widzę, na niebiesko się coś świeci, czyli coś się tutaj, za przeproszeniem, zesrało. Albo się zepsuła ciężarówka, albo był jakiś lekki dzwon, otarcie, tak zwany rysiek. Tak naprawdę nie jest zablokowana autostrada. Właśnie tylko na marginesie stoją auta. A, to ruch drogowy stoi, jak już jest, tak, ruch drogowy, jak już ma te na dachu postawione, to są tak zwane ru i tak dalej, acze. No. Można było śgać. No nie, nie można było, bo trzeba się zatrzymać i zobaczyć, co się dzieje, i stąd się właśnie biorą takie spowolnienia i gigantyczne korki, bo jak na niedzielę, to nie jest mały korek. 24 km do stacji. Zjechaliśmy z autostrady i jedziemy tutaj teraz na stację benzynową. Tu na holu jedzie zepsuta busik jakiś taki. A, dlatego nic nie ma, ani świateł, nic, tylko te migające takie czerwone ostrzegawcze. Zobaczymy, czy będzie tam budzik, czy Adaś stanął, czy nie. Adaś lubi jechać swoim tempem, no i też mu się nie dziwię. No. Ja się człapię wolno, kiedy trzeba, to po prostu tyle, ile auto może, to też pojadę, ale ogólnie nie lubię jakoś tak, że za wszelką siłę na maksa, jak widzę, że jak będę jechał wolniej, to też zdążę. Ale Adamek lubi, jakby jechał, auto by mogło jechać 100, to by jechał 100, najwyżej płynie by. Później najpierw by stał gdzieś tam i tyle. Po 300 metrach. Dobra. Skręć w lewo, następnie lekko w lewo. Tutaj podjeżdżamy, zobaczymy. Powinien stać pod dystrybutorem, no bo on nie zrobił nie wiadomo jakiej różnicy, nie wykręcił na tym. Skręć w lewo, następnie. No, stoi pod dystrybutorem. Tam był kilometr różnicy, widzicie, tutaj jest Adaś. Dobra, to podjeżdżamy. Zatankujemy. Na pewno zjem sobie kanapkę. Tutaj. O. Lekko w lewo. Następnie. Dobrze, lekko w lewo. Prawo. Ok. Lekko w prawo. No, osobówki też jeżdżą jak po polu. No i tutaj mamy Adasia. Okay. Zaraliśmy. Gdzie tutaj stanąć? Chyba trzeba na dupach będzie się ustawić, bo tutaj też ode mnie jest, tu też ode mnie. Lekko w prawo, jest jedno miejsce. Następnie skręć w prawo. Między. A, nie ma. Trudno. Będę kombinował, moi drodzy. Po 200 metrach skręć w prawo, następnie lekko w prawo. Tu jest, no ja pitole. Dobra, cofnę. Jak jest miejsce, to stajemy. Dobra, ruszamy, moi drodzy. I teraz powiem wam tak. Tu wyjazd. Tu Adaśko wyjeżdża. Wyjazd jest taki porąbany. Uwaga, to autobus jedzie. No. Dobra, i tak już muszę wjechać. To wyjazd jest taki porębany,
widzicie, że tu trzeba pojechać trochę pod prąd, można powiedzieć, żeby wyjechać. O właśnie. Dlatego, że no inaczej się nie da. Po prostu rajki są pod takim, a nie innym skosem. No i tu poblada. Tak to jest wymyślona ta wyjazd z tej parkingu. W lewo nie mogę tam dać, bo tam jest za... O, tutaj chyba, że tam... Nie, no tutaj... Też nie, no tędy wyjeżdżamy w dupie. Tak jest pomyślane, że tam złamać się nie można, dlatego, że stoją samochody, ciężarówki przed nami. No i po prostu się nie wyłamiemy. No i trzeba pojechać tutaj. O, dobra. Tu pod prąd sobie wjedziemy. I tyle. W nosie. Kurde, ale tak to wiecie co? Tylko w Polsce umieją wykombinować, żeby właśnie tak pojechać. Tak poprowadzić ustawienie rajek właśnie, żeby... Lekko w prawo. Czyli trzeba było kombinować. Pewnie ja teraz mogłem pojechać, zawrócić, oberka walnąć i by było ok. No ale ludzie, kochani, no. Lekko w prawo, następnie to tak jest trochę... Skręć w prawo. Jakby... Jak francuskie parkingi są też zakręcone. O, zobaczcie. W tą stronę stoją i teraz trzeba się wyłamać w drugą stronę zupełnie. Rajki w prawo, trzeba się wyłamać w lewo pod ostrym kątem, a tutaj stoją te ciężarówki, no. W ogóle jest nielogiczne. Daj ta spokój. Dobra, jedziemy i teraz tak. Zawalone jest przed Zgorzelcem. Jak wam pokażę na nawigacji. No to później jak się wyprostujemy. Albo na telefonie. 800 metrach, skręć w prawo. Pokażę wam na telefonie. A40, jak wygląda Drzychowice, droga przed Zgorzelcem. Zobaczcie. Tak zawalone jest. Taki korek. Jak sprawdzałem, ten korek ma tak w granicach 12-13 km. Dlaczego? Bo są te częściowe kontrole, Niemcy wprowadzili na granicy i wszystkich puszczają przez parking. Nie można przelecieć, tak jak na poprzedniej trasie widzieliście, puszczają przez parking. Także no, jest spowolnienie nagłe. Wszystko się zatrzymuje. No i tworzy się korek, prawda? Osobówki ściągają na bok. Jak jest jakaś podejrzana, trzepią tam wnętrze, ciężarówka może też. Skręć w prawo, i się robi bałagan. Trzy godzinki sobie odpocząłem. Się kimnąłem nawet, powiem wam. Kurde, nie mogłem rozgrzać tego samochodu, w sensie wybasto, jak włączyłem. To żeby ono nagrzało ten samochód w środku, tak jak chciałem. O, to te 3 godziny to ono tak chodziło, grzało, nie wiem czemu tak słabiuteńko to wszystko się działo. Dobra, Adaś idzie za mną. A jak jedzie za mną, to pewnie będzie bał się wyprzedzić. Także ja będę jechał tutaj tym tempem moim. Czyli 8.3, no ale niestety no, tu będzie pokazywał 8.1. Ale tak, 8.5 to ten samochód, a realne to jest 8.3. Dobra, kierunek Drezno. Jadę z Adasiem, Adaś za mną. Obserwujemy cały czas, jak wygląda sytuacja na granicy. I teraz tak, normalnie tam nawigacja tą pchana Olszynę na przejście graniczne, mimo tego, że tam na przejściu jest pokazane 50 minut stania. Czyli tak realnie
te 50 minut to jest jakieś półtorej godziny, tak na pewno. A tu, jak chcieliśmy jechać 94, żeby objechać, wyjechać gdzieś przy Szelu na Jędrzychowicach i skrócić ten korek o połowę, to takich jak my już jest więcej i tak naprawdę te korki się zrównały. Zobaczcie, korek na czwórce i korek na 9-4, one się łączą na w jedną nitkę tuż przed granicą, no i zobaczcie, jak to wygląda. Na górze korek na 9-4, na dole na A4. Tak to wygląda, niestety. I to są przejścia graniczne Polska-Niemcy. Za 20:10, 21:40, jakieś, nie wiem, kilka kilometrów dosłownie mamy do, tutaj jest Żarska Wieś, 2 kilometry. No to ten, kto jeździ tędy, to zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę kilka kilometrów do granicy i cholerny korek. Wyobraźcie sobie, że nawet z granicy nawigacja chce mnie zawracać, żeby wrócił się na Olszynę. Taki korek jest tutaj, no ale zobaczymy, no. Tak naprawdę to jest śmieszne, co się dzieje, bo Zgorzelec, Olszyna, Świecko, Kołbaskowo, wszystko jest zawalone na wyjeździe z kraju. 10-15 km korka. 10-15 km korka, bo Niemcy wprowadzili częściowe kontrole. Mówię, prawdopodobnie chodzi o emigrantów nielegalnych, tylko że zapomnieli, jak jakiś czas temu ich kanclerz wręcz z kwiatami witała wszystkich, którzy tylko chcieli przyjechać sobie do Niemiec i pochodzili tam gdzieś, wiecie, z jakich krajów, prawda? Z jakiej części świata. Wtedy było ok. Teraz boją się emigrantów od nas. I teraz nie liczy się ekologia, że ciężarówki stoją po 2 godziny w korku na włączonych silnikach i każda ciężarówka pyr, pyr, pyr i każde ruszenie to jest wydobywanie się kolejnych spalin szkodliwych, tak jak tutaj nam Unia wciska. Nie wątpię, że tak jest, no ale oni przesadzają bardzo mocno. I tutaj wszystko ok. Tutaj przez dobę w danym punkcie granicy Polska-Niemcy, w następnym, na każdej granicy, gdzie ciężarówki przejeżdżają, może non-stop przez, nie wiem ile to jeszcze będzie trwało, być taki punkt, gdzie po prostu się robi kula smrodu. I jest wtedy ok. Jaka to jest hipokryzja ze strony Unii i tak naprawdę jak się na to wszystko popatrzy, to tu nie chodzi o żadne Fotwor 55, tu chodzi o zniewolenie nas, o pozbycie, żebyśmy nie mieli własnej własności, żebyśmy byli jeszcze bardziej poddani. No i im to wychodzi świetnie, ludzie się w ogóle nie odzywają, no bo co, no. Jest pięknie zrobiony podział społeczeństwa. Nie ma kto pierwszy zabrać głosu. No dobra, u mnie widać awaryjki, aczkolwiek jeszcze pewnie z 500 metrów jest. Już tam widać awaryjki. Także dotaczamy się do korka. I teraz będziemy się człapać. Zobaczymy, o której godzinie wyjedziemy. O której godzinie wyjedziemy z tego korka i, że tak powiem, zaraz z terminala. O której godzinie z terminala wyjdziemy, bo za terminalem już będzie normalnie. Obadamy, jak to będzie wszystko wyglądało. Super, nie? To jest też fakt taki, że dużo osób wraca po tych świętach, po 1 listopada do domów, znaczy do pracy, do Niemiec. Bardzo dużo. Jak sobie wzięli tam kilka dni wolnego, no to mogli być tydzień nawet, albo chociaż pół tygodnia w Polsce. No, ten nie wie, co ma zrobić, ten jak Żyd po pustym sklepie jeździ w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. Ja teraz zobaczę, czy tu jest
No tak, ale tu nie można wyprzedzać, no niestety. Także co, stoimy, nie? Jest godzina 21:45. Zobaczcie, co się dzieje. Kilka ładnych kilometrów, patrzcie tam przede mną. Korek Eko. Niemcy umieją to zorganizować. Mało im u siebie korków, trzeba zrobić jeszcze korki, żeby były po naszej stronie. To jest bandycki świat. No, zobaczcie, co jest napisane. Kontrola graniczna za 4,5 kilometra, moi drodzy. Za 4,5 kilometra. A my już tutaj było za 10, tak? Czy za 15? 10, a jest 15 po 10. Czyli już pół godziny kwitniemy w korku. Już pół godziny kwitniemy w korku. I do Drezna nie dojedziemy, bo Tacho pozwala jechać 2,42, a nawigacja pokazuje teraz, na tą chwilę, że będziemy 2,47, czyli już nam zabraknie. I trzeba gdzieś będzie stanąć. No, tak to się kształtuje, moi kochani. Tam, te ciężarówki, które są, i tam, co stoją, tam w koreczku takim ładnym, to te jadą w kierunku Jędrzychowic, tam jest ten Shell, gdzie się kiedyś tankowaliśmy, czyli tam jadą, te z góry tu przejeżdżają i tam zjeżdżają tutaj na autostradę, nie? A my tutaj prosto pod tym wiaduktem, no oczywiście dalej w korku, a już jest godzina 22:30 i na bank muszę stanąć i zrobić pauzę, żeby dojechać do Drezna, na bank, a nie chcę stawać gdzieś na Bautzen i jutro ruszać, żeby mieć Drezno przed sobą. Po prostu jakbym miał iść spać i się zastanawiać, przypuśćmy, jest godzina teraz w 11:30, to nawet jakbym z tego Bautzen miał ruszać, to by była godzina, nie wiem, 10:00. I Drezno mieć przed sobą, nie daj Boże, coś tam się zesra, to tam jest z powrotem 2-3 godziny stania. Aczkolwiek tu już nie ma robót drogowych, ale chcę mieć po prostu Drezno za sobą i wolę jutro ruszyć o 11:00, nawet o 12:00 w południe, naprawdę. A i tak dojadę tylko do granicy z Francją. Także, ale chcę już po prostu Drezno mieć za sobą. Dobra, dałem na lewy pas, Adasia wpuściłem przed siebie, no tak to by w życiu nie wjechał. Owieczka jedna. A dlaczego przejechaliśmy na tą stronę? Dlatego, że stąd, z prawej, włączają się na tą nitkę ciężarówki. I dzieje się coś takiego, że ci hamują, wpuszczają, przyspieszają, hamują i tutaj tu idzie ten, to wtedy bardzo wolno. Ten i ten pas idzie wolno, a tutaj jeszcze jakoś to wtedy prędzej. Katastrofa po prostu to jest, panie i panowie, katastrofa. Zjazd na ten głupi terminal, także ja postawię tutaj kamerkę z powrotem i zobaczycie znowuż, tak jak w poprzednich odcinkach, jak to wszystko wygląda, jak to jest bez sensu. Na razie 1,51 mam tam, gdzie chcę dojechać, a 2,01, także mam 10 minut zapasu, na szczęście.